Dzień dobry Państwu. Ogromnie się cieszę, że w kolejnym wykładzie z cyklu UAM Mówi dzisiaj możemy porozmawiać o wzroku. A więc co to znaczy mieć dobry wzrok i dlaczego to jest takie ważne? I myślę, że na samym początku drugie pytanie, dlaczego o wzroku będzie mówił fizyk. Fenomen wzroku. Myślę, że to sformułowanie nie jest nikomu obce. Takim najważniejszym ucieleśnieniem wzroku są nasze oczy. Chciałbym Państwu pokazać trzy przykłady, dlaczego możemy, dlaczego powinniśmy, dlaczego chcemy fascynować się fenomenem wzroku. Oczy pająka. Pająk może mieć cztery pary oczu, trzy pary, dwie pary albo jedną parę, a nawet są pająki, które nie mają oczu, pająki jaskiniowe. Tu mamy przykład pająka, który ma dwie pary oczu. Czyż nie piękne? Mucha. Mucha kojarzy nam się zazwyczaj trochę inaczej. Tu mamy przykład oczu mozaikowych. Każde oko to tak naprawdę to są setki, jeśli nie tysiące małych oczek, które razem dają to, co nazywamy wrażeniem wzrokowym. No i wreszcie jedna z ważek. Również piękna, równie piękne oczy mozaikowe, które są właśnie charakterystyczne dla owadów. Skąd się więc wzięły oczy? Króciutko może powiedzmy, jaka jest historia oczu, jaka jest historia narządu wzroku. Wyróżniłem cztery stadia ewolucji. Pierwsze stadium, kiedy system wzrokowy był w stanie rozróżnić tylko światło od ciemności. A więc powstają różnego rodzaju reakcje ruchowe, które są wywołane przez światło. Kolejny etap to jest wykształcenie czułości kierunkowej. Zmiana krzywizny tego detektora wzrokowego powoduje, że takie oczy są w stanie kierować wzrok. Wreszcie trzeci etap, wykształcenie ochrony mechanicznej. Mamy również w naszym systemie wzrokowym chociażby powiekę, która jest ochroną mechaniczną. No i etap czwarty, regulacja ostrości obrazu. Pojawia się soczewka o zmiennej ogniskowej i możemy w sposób znakomity poprzez proces akomodacji widzieć przedmioty odległe bardzo i przedmioty położone bardzo blisko. Zatem co fascynuje fizyka w procesie widzenia? Po pierwsze, ten fenomen wzroku, a mianowicie za Galileuszem powtarzamy, że nikt nigdy w dziele poznawania nie zastąpi oczu. Po drugie, to, że światło, czyli fale elektromagnetyczne pozwalają poznawać nam świat. Narząd wzroku pozwala nam kontaktować się z otaczającym się światem tylko i wyłącznie dlatego, że jest ten pośrednik. Tym pośrednikiem jest właśnie światło. Po trzecie, jako fizyk, jako fizycy, jako fizyka pytamy, co to znaczy mieć dobry wzrok. Czy możemy to jakoś unormować? Kolejne pytanie, jakie sobie stawiamy, dlaczego mamy dwoje oczu i co z tego wynika? Wreszcie fenomen widzenia barwnego. No i takich pytań oczywiście możemy postawić bardzo, bardzo wiele i na bardzo niewielką część z tych pytań dzisiaj postaram się Państwu odpowiedzieć. Ta dyscyplina, czy ta subdyscyplina nauki, którą reprezentuję, nazywa się dzisiaj Vision Science. Mówimy nauka o widzeniu. To jest bardzo interdyscyplinarna dyscyplina, czy subdyscyplina, która łączy w sobie oczywiście badania z zakresu fizyki, medycyny, psychologii, neuronauki, kognitywistyki i wielu, wielu innych. Nauka o widzeniu, czyli to jest ta część nauki, która fascynuje się widzeniem, procesem widzenia i tym wszystkim, co jest oczywiście z tym związane. Gdyby chcieć na potrzeby tego dzisiejszego wykładu przywołać najkrótszą definicję, czym jest tak naprawdę widzenie, to moglibyśmy powiedzieć, że widzenie jest to zdolność odbierania pewnych bodźców, mówimy bodźców świetnych, bodźców wzrokowych, za pośrednictwem narządu wzroku. A więc pojawia się po raz pierwszy pojęcie narządu wzroku, czyli tego systemu, który umożliwia nam widzenie. Zastanówmy się więc, co jest potrzebne do dobrego widzenia, albo od czego to prawidłowe widzenie dzisiaj zależy. No oczywistym jest, że przede wszystkim od prawidłowej budowy anatomicznej narządu wzroku. Następnie od właściwego funkcjonowania mięśni okoruchowych,
następnie od braku zaburzeń w obrębie dróg wzrokowych, od prawidłowego funkcjonowania wzrokowych ośrodków korowych. Zależy również od środowiska wzrokowego. Środowiska wzrokowego, czyli od tego wszystkiego, w czym narząd wzroku funkcjonuje, chociażby od oświetlenia miejsca pracy, od rodzaju monitora, z którego szczytujemy informacje. Prawidłowe widzenie zależy od bardzo wielu parametrów i na dużą część z nich nie mamy wpływu, ale możemy kształtować na przykład środowisko wzrokowe. Zatem kilka podstawowych informacji. Jeżeli bez światła nie ma widzenia, no to podzielmy sobie, jakie są rodzaje widzenia w zależności od tego, ile tego światła jest. Ponieważ w systemie wzrokowym człowieka mamy dwa rodzaje fotoreceptorów, dwa rodzaje komórek, które są w stanie odbierać światło. Przypomnę, że są to czopki i pręciki. Pręcików jest dużo więcej niż czopków. Pręciki nie są w stanie odbierać wzroków bodźców barwnych, natomiast czopków, których jest mniej więcej 20 razy mniej, czopki znakomicie te bodźce odbierają. Zatem jeżeli mamy dużo światła, mówimy wtedy o widzeniu dziennym albo o widzeniu fotopowym. Tego światła jest wtedy bardzo dużo, mamy pełne widzenie barwne, pracują tylko czopki. Kiedy światła jest bardzo mało, mówimy wówczas o widzeniu nocnym, inaczej o widzeniu skotopowym, pracują wtedy tylko i wyłącznie pręciki. No i to, co jest pośrednie, kiedy światła jest mało, ale więcej niż bardzo, bardzo mało, wówczas pracują i czopki, i pręciki, mamy wówczas ograniczone widzenie barwne i ten system oczywiście pozwala nam również dobrze funkcjonować. Podałem tutaj pewne liczby, 10 kandeli na metr kwadrat, czy 5000 kandeli na metr kwadrat, żeby Państwu uzmysłowić, ile to jest. Otóż blask księżyca w pełni to jest luminancja około 1/100, kilkusetnych kandeli na metr kwadrat, a więc bardzo mało światła oznacza, że jest ciemniej niż kiedy mamy księżyc w pełni. Zwracam również uwagę, że są pewne zwierzęta, które nie posiadają czopków, posiadają tylko pręciki. Najczęściej są to zwierzęta nocne, sowy i inne zwierzęta nocne, które tylko i wyłącznie za pomocą pręcików obserwują otaczający nas świat. Zatem jako fizyk pytam, co jest obiektem pomiaru w narządzie wzroku? Co to znaczy zmierzyć wzrok? Jaki jest układ optyczny nie tylko ludzkiego oka? Jak taki układ optyczny możemy zestandaryzować? Wreszcie, czy istnieje coś takiego jak oko standardowe, do którego możemy porównać nasze oko? Żeby powiedzieć, że mam wzrok w normie, czy mam gorszy niż normatywny, a może lepszy niż normatywny? Zatem fizyk, zajmując się narządem wzroku, stawia sobie zawsze trzy pytania. Po pierwsze, co mierzyć? Czym mierzyć? I wreszcie, jak mierzyć? Myślę, że pytania te nie są zupełnie bezsensowne. Jeżeli na przykład weźmiemy inne zjawisko, zjawisko burzy. Co to znaczy zmierzyć burzę? Pytamy, co w tej burzy możemy zmierzyć? Natężenie grzmotu, natężenie błyskawicy. To są pewne parametry, które chcemy mierzyć, aby opisać burzę. Tak samo jest ze wzrokiem. Co mierzyć? Czym mierzyć i jak mierzyć? Otóż obiecuję, że to będzie jedyny wzór dzisiaj podczas tego mojego wykładu. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, jakiej wielkości obraz powstaje w naszym oku, kiedy obserwujemy? Wyobraźmy sobie, że z odległości kilku metrów, to jest odległość X na tym rysunku, obserwujemy człowieka, który ma 1,80 m wzrostu. Pytanie, jak oko odwzoruje ten przedmiot na powierzchni siatkówki i jakiej wielkości będzie obraz tego człowieka na powierzchni siatkówki? Zróbmy więc prostą proporcję, a mianowicie proporcja R do Y, czyli wielkość obrazu do długości gałki ocznej, powinna być równa stosunkowi S do X, czyli wielkość człowieka do jego odległości od oka.
Jeżeli zastosujemy taką proporcję, to bardzo łatwo, znając wielkość człowieka, jego odległość od oka oraz długość gałki ocznej, możemy wyliczyć, jaka będzie wielkość obrazu na powierzchni siatkówki. Szanowni Państwo, zatem mamy litery o wysokości 1 cm, które obserwujemy z odległości 25 cm. Czytamy. Duże litery. Otóż wielkość obrazu na siatkówce wyniesie 0,68 mm, czyli mniejszy będzie ten obraz niż 1 mm, 0,7 mm. Weźmy więc duże litery, 10 cm, które będziemy czytać z odległości 1 metra. Wielkość obrazu na naszej siatkówce to 1,7 mm. Weźmy inny obiekt, bardzo duży i bardzo daleko odległy, a mianowicie Księżyc. Można znaleźć, że tarcza Księżyca widziana z Ziemi ma średnicę prawie 3500 km, ale Księżyc średnio jest odległy około 384-385 tysięcy km. Otóż obraz Księżyca na naszej siatkówce to będzie zaledwie 0,15 mm. No i wreszcie dwa przykłady, które najbardziej chyba obrazują zdolność naszego widzenia, a mianowicie weźmy najmniejszy punkt, jaki powinniśmy zobaczyć. Literę o wysokości 0,35 mm, czytaną z odległości dobrego widzenia, a więc około 25 cm. Otóż ta litera na naszej siatkówce będzie miała obraz, tej litery będzie miał wymiar 0,24 mm, czyli 24 mikrometry. No i wreszcie punkt, 0,1 mm, to jest najmniejszy punkt, który możemy zobaczyć, który będzie miał na naszej siatkówce wymiar 7 mikrometrów. Proszę Państwa, to pokazuje, jak bardzo skomplikowany jest nasz system wzroku, jak bardzo dokładnie to odwzorowanie musi zachodzić, abyśmy tak naprawdę mogli z tego przywileju dobrego widzenia korzystać. Zatem ostrość wzroku. Ostrość wzroku to jest ta zdolność do rozpoznawania szczegółów obserwowanego obrazu. Im większa ostrość wzroku, tym więcej szczegółów jesteśmy w stanie zauważyć. Najczęściej ostrość wzroku mierzymy poprzez zdolność rozróżniania punktów czy linii. Kiedy idziemy na badania optometryczne narządu wzroku, to mamy prezentowane pewne znaki. Te znaki nazywamy optotypami, które zostały tak skonstruowane, że wielkość tego znaku jest widziana przez nasze oko pod kątem 5 minut kątowych, a szczegół tego znaku, najmniejszy punkt tego znaku, to jest 1 minuta kątowa. No i takie badania oczywiście wykonujemy w sposób subiektywny, w sposób obiektywny. W sposób subiektywny to oznacza, że optometrysta ciągle nas pyta lepiej, gorzej. My czasami się irytujemy, bo trudno jest nam powiedzieć, czy jest rzeczywiście lepiej. Natomiast badania obiektywne, siadamy przed pewnym przyrządem, który dokonuje pewnych pomiarów i na podstawie tego szacuje, jaka jest nasza ostrość wzroku. Takie pomiary oczywiście dzisiaj są pomiarami diagnostycznymi i każdy z nas takie pomiary prawdopodobnie wielokrotnie już przechodził. Jednym z największych fenomenów widzenia to jest postrzeganie barwy. Otóż chciałbym wyraźnie powiedzieć, że dla fizyka postrzeganie barwy ma jakby potrójny wymiar. A mianowicie, po pierwsze, chcemy wiedzieć, jak na postrzeganie barwy wpływa źródło światła. Przykład, który możemy zrobić nawet w naszym domu. Jeżeli wymienimy żarówkę, którą oświetlamy nasz pokój, z żarówki, która świeci światłem białym, takim podobnym do światła słonecznego, na żarówkę czerwoną lub na żarówkę świecącym kolorem niebieskim, no to oczywiście barwy obserwowanych przedmiotów ulegną zmianie. A więc ocena barwy na pewno wymaga uwzględnienia właściwości źródła światła. Myśmy się przyzwyczaili do oświetlenia światłem białym, dlatego że ewolucyjnie zawsze nam towarzyszyło słońce, które jest takim modelowym źródłem światła białego. Na postrzeganie barwy wpływają również właściwości oka. To jest również rzecz zupełnie oczywista. Jeżeli nasze właściwości oka nie będą wystarczające, aby pewne barwy dostrzegać, to tych barw nie będziemy widzieć. No i wreszcie mózgu. Zwracam uwagę, że to właśnie w mózgu powstaje wrażenie barwy. Barwa jest wrażeniem, które powstaje
w naszym mózgu. Jako ludzie jesteśmy osobnikami, może to nie jest zbyt ładne słowo, trójbarwnymi. A więc jesteśmy istotami, które mają widzenie barwne oparte o skalę trzech barw podstawowych. Niebieską, zieloną i czerwoną. I w ten sposób budowana jest paleta naszych barw. Na tym górnym rysunku Państwo widzicie, jak wygląda typowa paleta barw dla człowieka. Ale wyobraźmy sobie, że jedna z tych barw nie jest aktywna w naszym systemie wzrokowym. Wyobraźmy sobie, że te czopki czerwone, które są odpowiedzialne za pochłanianie, za rozróżnianie światła czerwonego, w naszym systemie wzrokowym nie funkcjonują. Zatem będziemy wówczas mieli paletę dwubarwną, dichromatyczną, która wygląda tak jak na rysunku poniżej. To jest niezwykle ważne stwierdzenie, ponieważ tak naprawdę ono pokazuje, że barwa to nie jest coś, co istnieje obiektywnie. Barwa jest pewnym wrażeniem, którego interpretacja zależy tak naprawdę od bardzo wielu czynników, również od zdolności naszego oka do pochłaniania światła odpowiedniej długości fali. Proszę Państwa, prosty eksperyment. Jeżeli zrobimy fotografię, na której będą wszystkie składowe, czyli tak jak to jest na tym rysunku po naszej lewej stronie, to osoba, która nie widzi czerwieni albo ma system wzrokowy, który nie jest wystarczająco czuły na percepcję światła czerwonego, obraz tej rzeczywistości będzie taki jak na środkowym rysunku. Natomiast jeśli weźmiemy osobę, która nie widzi zieleni, to jej obraz będzie tak jak na rysunku prawym. Zatem jeśli dla kogoś, kto ogląda w tej chwili transmisję z tego wykładu, rysunek środkowy jest identyczny jak rysunek po lewej stronie, to znaczy, że ma problem z widzeniem czerwieni. Jeśli rysunek po prawej stronie jest identyczny jak ten po lewej, to oznacza, że ma problemy z widzeniem barwy zielonej. Jako pierwszy w sposób naprawdę naukowy zwrócił na ten fakt uwagę John Dalton, angielski chemik, światowej sławy chemik, który sam był człowiekiem, który miał ogromny problem z widzeniem koloru zielonego i w 1794 roku napisał artykuł o tych niezwykłych faktach, które odnosiły się do widzenia barwnego. Oczywiście ten artykuł głównie był inspirowany jego osobistymi doświadczeniami. Możemy zapytać, jak widzą inne istoty żyjące na Ziemi. Weźmy kota. Otóż paleta barwna kota jest bardzo uboga. Kot jest istotą dichromatyczną, a więc nie ma tej pełnej palety barw takiej jak człowiek. Także jeżeli na górnym rysunku widzimy obraz, który byłby widoczny przez człowieka, to na rysunku dolnym widzimy oczywiście obraz, który mógłby widzieć kot. Widać wyraźnie bardzo mocne spłaszczenie barw. Wielu barw, na przykład barwy czerwonej, kot nie wyróżnia. Ale, no właśnie, i tak widział kot w dzień. Zwróćmy uwagę, jak będzie widział kot w nocy. Na górnym rysunku wygenerowano obraz, który widzi człowiek w nocy, przy określonym oświetleniu. Dolny rysunek to jest widzenie kota w nocy, a więc widać wyraźnie, że jego czułość, albo inaczej ilość światła, którą potrzebuje kot do widzenia dobrego w nocy, jest znacznie, znacznie mniejsza. Jeśli chodzi o psa, to również paleta wzrokowa psa jest różnić się od palety wzrokowej człowieka. Lewy rysunek, te dwie papugi, to jest to, co widzi człowiek. Po prawej stronie widzimy wysymulowany na komputerze obraz, który prawdopodobnie widzi pies. Oczywiście widzimy również komputerową symulację palety barw. Pies nie widzi czerwonej barwy. Widać wyraźnie, że nie widzi również barwy zielonej. No więc kupowanie psu zabawki, która ma kolor czerwony czy zielony, nie ma dla niego oczywiście większego znaczenia. Paleta barw jest charakterystyczna dla systemu wzrokowego i tak jak widzi człowiek, widzi większość ssaków, chociaż nie wszystkie, bo część oczywiście jest również dichromatyczna, czyli nie widzi pewnej barwy, na przykład barwy czerwonej. Słynna płachta na byka, czerwona. Oczywiście byk nie widzi barwy czerwonej. To tyle o barwie. Powiedzmy jeszcze o kilku fenomenach, które
inspirują fizyków do badań. Dlaczego mamy dwoje oczu, a nie na przykład jedno oko? Ewolucyjnie pewnie byłoby to prostsze, albo trzy, albo cztery, albo tak jak pająk, cztery pary. Otóż widzenie obuoczne, czyli dwuoczne albo stereoskopowe, to jest cecha charakterystyczna systemów wzrokowych u drapieżników i u ssaków naczelnych. Dwie gałki oczne, umieszczone obok siebie, mówimy oko lewe i oko prawe, oczywiście obserwują ten sam obiekt. I dopiero w punkcie obserwacji przecinają się osie widzenia. W efekcie takiego ułożenia gałek ocznych mamy sytuację, że dostajemy dwa obrazy, które dopiero w mózgu zostają złożone w jeden obraz. Te obrazy, żeby zostały w mózgu złożone w jeden obraz, muszą być spełnione pewne warunki. Mówimy, że te obrazy powinny być równocenne. Nie może być tak, że obraz z jednego oka dominuje nad obrazem z oka drugiego. To złożenie dwóch obrazów w mózgu jest bardzo złożonym procesem i często zdarza się, że mamy zaburzenia widzenia obuocznego, a mianowicie mózg nie do końca dobrze radzi sobie, aby takie dwa obrazy złożyć. Mówimy wówczas o diplopii, a więc o pewnym zjawisku, które polega na tym, że dwa obrazy są ciągle rozdzielne w mózgu i nie potrafimy z nich złożyć jednego wrażenia wzrokowego. Otóż to, że mamy dwoje oczu, determinuje między innymi coś, co nazywamy stereopsją, a mianowicie zdolność postrzegania głębi i przede wszystkim zdolność oceny odległości. Zwróćcie Państwo uwagę, że nieprzypadkowo ewolucja spowodowała, że właśnie widzenie obuoczne dominuje u drapieżników, u ssaków naczelnych. Zdolność postrzegania z głębi i zdolność postrzegania odległości spowodowała, że to właśnie te gatunki w tym systemie ewolucyjnym przetrwały zdecydowanie lepiej. Kolejny fenomen, który interesuje fizyków, to są ruchy oczu. Zapytajmy więc, dlaczego oczy wykonują ruchy? Dlaczego oczy się poruszają? Jaka jest ku temu przyczyna? Otóż porównajmy przez chwilę system wzrokowy człowieka do aparatu fotograficznego. Otóż każdy, kto kiedykolwiek wykonywał fotografię, wie, że bardzo trudno jest wykonać fotografię obiektu poruszającego się. Ale również bardzo trudno jest wykonać ostrą fotografię obiektu, który się nie porusza, ale porusza się nasz aparat. I to jest dobra analogia. Otóż nasze oczy poruszają się po to, aby we właściwym miejscu na siatkówce powstał nasz obraz i aby skompensować to, co powiedziałem przed chwilą, a mianowicie kiedy porusza się obiekt albo kiedy porusza się nasza głowa, kiedy patrzymy. W każdym tym przypadku nasz obraz jest ostry. Ruchy oczu gwarantują, że nasz mózg jest w stanie za każdym razem wytworzyć ostry obraz obserwowanego przedmiotu. My, jako fizycy, te ruchy oczu obserwujemy również dlatego, albo inaczej próbujemy zrozumieć je również dlatego, ponieważ zaburzenia ruchu oczu są częstym objawem chorób neurologicznych. Można więc sobie wyobrazić, że badając zaburzenia ruchu oczu, będziemy w stanie stworzyć metody diagnostyczne, które będą nas ostrzegać o rozwoju chorób neurologicznych. Akomodacja. Akomodacja to jest kolejny fenomen związany ze wzrokiem. Znów analogia do aparatu fotograficznego. Wszyscy, którzy fotografują, wiedzą, że żeby zrobić ostre zdjęcie przedmiotu, który znajduje się blisko aparatu, albo przedmiotu, który znajduje się daleko od aparatu, system optyczny tego aparatu musi być dostosowany. Mówiąc inaczej, ogniskowa obiektywu będzie inna dla przedmiotów odległych i inna dla przedmiotów blisko położonych. Zatem akomodacja to jest proces, który polega na tym, że ulega zmianie moc optyczna naszego oka w zależności właśnie od odległości obserwowanego przedmiotu. Mówiąc inaczej, w oku mamy sytuację taką, że soczewka oka zmienia swój kształt w zależności od tego, czy odległość naszego przedmiotu jest bliska, przedmiot jest przed okiem, czy jest bardzo daleko. Otóż dzięki temu procesowi
przedmioty, które są w różnych odległościach, możemy widzieć bardzo wyraźnie. To znowu jest bardzo skomplikowany proces, który jest sterowany oczywiście głównie przez nas mózg i tutaj jest wiele parametrów, które chcemy i potrafimy mierzyć. Amplituda akomodacji, czyli na ile ta moc optyczna naszego oka jest w stanie się zmienić. Amplituda akomodacji zależy od wieku. Doskonale to wiemy, że po 40 roku życia oddala się od nas ta najbliższa odległość, której potrafimy dobrze czytać. Mówimy, że potrzebujemy okularów do czytania. No właśnie dlatego, że maleje amplituda akomodacji, a punkt bliski, czyli ten punkt, którego jesteśmy w stanie dobrze czytać, oddala się od naszego oka. Sprawność akomodacji, bardzo ważny parametr. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy przenosimy wzrok z odległego przedmiotu na przedmiot bliski, potrzebny jest długi czas na wyostrzenie tego obrazu. Ogromny dyskomfort. Otóż sprawność akomodacji to jest zdolność do bardzo szybkiego wyostrzania obrazu, kiedy przenosimy wzrok z bliska na dal lub z dali na bliz. I znowu tutaj wpływa oczywiście wiele czynników na sprawność akomodacji, niestety również wpływa na to wiek. Także tych procesów, które chcemy mierzyć, które chcemy zrozumieć w systemie wzrokowym jest bardzo, bardzo wiele. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć o kilku ważnych elementach, o dwóch epidemiach, którymi dzisiaj mamy do czynienia. Epidemia krótkowzroczności. Dzisiaj żyjemy w czasie epidemicznym i oczywiście słowo epidemia ma zupełnie inny kontekst, ale proszę zwrócić uwagę, że epidemia krótkowzroczności oznacza, że dzisiaj około 2 miliardów ludzi na świecie, a więc praktycznie 25% całej populacji, to są osoby krótkowzroczne. Jeżeli to tempo utrzymania wzrostu krótkowzroczności zostanie zachowane przez najbliższych 30 lat, to oznacza, że za 30 lat połowa światowej populacji to będą osoby krótkowzroczne. Mamy dzisiaj przykłady. W Azji, szczególnie w Azji Wschodniej, południowo-wschodniej, 90% młodych ludzi między 15 a 20 rokiem życia to są osoby krótkowzroczne. Co piąty młody człowiek, który rozpoczyna szkołę, to jest osoba krótkowzroczna. Dlaczego mówimy o epidemii krótkowzroczności? Bo krótkowzroczność ma wpływ na inne dysfunkcje układu wzrokowego, na ryzyko pojawienia się chorób oczu, zaćma, jaskra, patologie siatkówki. Czy my jako użytkownicy systemu wzrokowego mamy na to wpływ? Mamy. Jako jedną z przyczyn krótkowzroczności wskazuje się dzisiaj ogromny czas, który spędzamy w pracy z bliska, przed monitorami komputerów, przed monitorami telewizorów, czytając. To wszystko oczywiście wpływa na krótkowzroczność. A proszę pamiętać, że krótkowzroczność jest pewną cechą, która jest dziedziczna. I chciałbym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na pewien czynnik środowiskowy, a mianowicie na wpływ światła niebieskiego. Powiedziałem, że komfort systemu wzrokowego zależy również od warunków środowiskowych. Otóż warunki środowiskowe, które kształtował się nasz system wzrokowy, zależały tak naprawdę od własności światła słonecznego. To światło słoneczne ukształtowało nasz system wzrokowy. I nagle my ingerujemy w ten system wzrokowy, ingerujemy w te warunki. Problem światła niebieskiego bierze się dzisiaj z ekranów, które dominują w naszej pracy codziennej. Z ekranów naszych telefonów, tabletów, komputerów, telewizorów. Otóż, aby na ekranie wytworzyć światło białe, to w tej luminancji tego ekranu, czyli w tym świeceniu tego ekranu, musi być ogromnie dużo światła niebieskiego. Tego światła niebieskiego jest kilkakrotnie więcej niż innych składowych, zielonej czy czerwonej, bo wówczas tak skonstruowany ekran daje wrażenie idealnie białego ekranu. Otóż ta luminancja urządzeń cyfrowych, czyli tych ekranów cyfrowych, bardzo silnie jest oświetlona światłem niebieskim. I otóż światło niebieskie pełni w naszym życiu jeszcze jedną bardzo ważną rolę, a mianowicie pochłaniane przez melanopsynę reguluje cykl dobowy. Rano, kiedy się budzimy, w świetle słonecznym jest bardzo dużo światła niebieskiego. Wieczorem, kiedy idziemy spać, w świetle słonecznym światła niebieskiego jest najmniej. Tu widać wyraźnie ten cykl dobowy.
Jeżeli teraz my wieczorem przez kilka godzin spoglądamy w biały ekran, na którym widzimy nasz tekst, to oczywiście to światło niebieskie dociera do naszego oka, dociera do naszego mózgu, pobudza melanopsynę i zaburza system świetlnej regulacji rytmów okołodobowych. Bezsenność dzieci i młodzieży jest dzisiaj dużym wyzwaniem, również wywołanym właśnie tym nadmiarem światła niebieskiego. I szanowni Państwo, już na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jeden przykład. A mianowicie, potęgowanie ludzkiego wzroku było zawsze marzeniem każdego. Lupa, mikroskop, luneta, wielcy tego świata chcieli bardzo spotęgować ludzki wzrok. Lupa, która powiększa kilka razy, pozwala nam czytać zdecydowanie bardziej komfortowo. Mikroskop, który jest w stanie powiększyć 2000 razy, pozwala nam obserwować mikroświat zdecydowanie lepiej. Luneta, która potrafi powiększać setki czy nawet tysiące razy, pozwala nam obserwować obiekty bardzo odległe. Jednym z najbardziej spektakularnych, najbardziej wyrafinowanych przyrządów, które są w stanie spotęgować ludzki wzrok, jest właśnie teleskop Hubble'a. Zawieszony na orbicie okołoziemskiej, około 600 km nad naszymi głowami, krąży dookoła naszej planety. Masa tego teleskopu to jest około 11 ton, średnica to jest około 4 metry, długość 13 metrów. Widzicie Państwo w przestrzeni zrobione zdjęcie tego teleskopu. Obserwuje nie tylko w zakresie światła widzialnego, obserwuje również w ultrafiolecie czy w bliskiej podczerwieni. Otóż proszę Państwa, żeby sobie uzmysłowić, jak perfekcyjnym przyrządem jest teleskop Hubble'a, to zrobiłem takie proste przeliczenie. Otóż możliwości obserwacyjne tego teleskopu są takie, że byłby w stanie dostrzec ludzki włos, który w naszej szerokości geograficznej ma średnio 70 mikrometrów średnicy z odległości 2 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, jak perfekcyjnym przyrządem obserwacyjnym jest ludzki wzrok. Szanowni Państwo, 30 minut to nie jest dużo, aby powiedzieć o ludzkim wzroku. 30 minut to jest tyle, aby Państwu pokazać, że ludzki wzrok jest prawdziwym fenomenem, że chociaż jesteśmy obdarzeni nim od początku naszego istnienia, to dzisiaj ciągle zadajemy sobie pytania bardzo fundamentalne, jak ten ludzki wzrok chronić, jak ten ludzki wzrok zabezpieczać, wreszcie jak ten ludzki wzrok spotęgować. Dziękuję Państwu bardzo.